1 czerwca obchodzimy liturgiczne wspomnienie świętego Justyna, męczennika. Justyn urodził się na początku II wieku we Flavia Neapolis, pogańskiej rodzinie. Po upadku Jerozolimy w 70 roku miasto było jednym z ważniejszych centrów kultury greckiej i rzymskiej na terenie Palestyny. Od młodości pasjonował się filozofią i problemami ogólnoludzkimi. Przebadał systemy filozoficzne Platona, Arystotelesa, Pitagorasa, Epikurejczyków i młodych wówczas stoików. Jeszcze bardziej nurtowały go problemy religijne. W ten sposób zainteresował się judaizmem i chrześcijaństwem. Czytał Pismo Święte i przeglądał się w życiu chrześcijańskim. Badał ich naukę oraz obserwował ich obyczaje. Około roku 130 przyjął chrzest w Efezie i stał się gorliwym wyznawcą Chrystusa. Justyn to najważniejszy apologeta chrześcijański II wieku. Wykorzystując autorytet, jaki sobie zdobył prawością charakteru i posiadaną wiedzą, zgromadził około siebie uczniów i chętnie prowadził z nimi dyskusje na tematy filozoficzne, etyczne i religijne. Sam przekonany o tym, że tylko w chrześcijaństwie jest pełnia prawdy, dążył do tego, by i jego uczniowie byli o tym przekonani. Jednym z jego uczniów był Tacjan, późniejszy apologeta. Chętnie też spotykał się z filozofami pogańskimi i żydowskimi, aby żarliwie z nimi dyskutować na wspomniane tematy. W roku 135 spotkał się w Efezie z pewnym rabinem żydowskim, Tryfonem, i odbył z nim wielogodzinną dyskusję. Pamiątką tej rozmowy jest dzieło świętego Justyna pod tytułem Dialog z Żydem Tryfonem. W tym czasie Justyn wydał też dwie apologie. Pierwszą z nich skierował do Rzymian, drugą zaś formalnie do Senatu Rzymskiego. Wykazywał w nich odważnie, jak mylne poglądy mieli poganie o chrześcijanach i obalał zarzuty stawiane wyznawcom Chrystusa przez pogan. Była to niemała odwaga. Od 100 lat wiara w Chrystusa była na państwowym indeksie. Od czasów Nerona chrześcijanie byli uważani za głównego wroga cesarstwa. Należało ich tępić wszelkimi dostępnymi środkami. Nie odwołano jeszcze krwawych edyktów wydanych przez Nerona i Domicjana. Za czasów Justyna panował wprawdzie raczej łagodny cesarz Antonius Pius, jednakże za panowania cesarza filozofa Marka Aureliusza prześladowanie wybuchło ponownie. Ofiarą właśnie tego prześladowania padł sam święty Justyn. Justyn kilkakrotnie toczył dysputy z filozofem Crescensem, zwalczając jego błędne teorie. Z tego powodu został oskarżony przez niego wraz z jeszcze innymi 6 uczniami o wyznawanie chrześcijaństwa. Justyn został aresztowany. Akta sądowe, które Rzymianie bardzo skrupulatnie prowadzili, zaginęły. Według podania wyrokiem sędziego Juliusza Rustyka został Justyn, jako obywatel rzymski, skazany na śmierć przez ścięcie głowy mieczem. Wyrok wykonano około 165 roku w Rzymie. Nie wiadomo, gdzie znajdują się jego relikwie. Na pierwszym Soborze Watykańskim biskupi wnieśli prośbę, aby papież wprowadził mszę świętą i teksty brewiarzowe na dzień świętego Justyna, który wówczas obchodzono 14 kwietnia. Papież Pius IX przychylił się do ich prośby. Leon XIII w roku 1874 rozciągnął święto męczennika na cały kościół. Kościół grecki obchodzi jego pamiątkę 1 czerwca, tak też jest i dziś w kościele łacińskim. W swoich pismach święty Justyn podjął pierwsze próby zbliżenia nauki chrześcijańskiej i filozofii greckiej. Justyn żył zaledwie około 100 lat po śmierci świętych apostołów Piotra i Pawła, dlatego też jego dzieła są fundamentalnymi źródłami dla zapoznania się z ówczesną sytuacją Kościoła, jego organizacją i wewnętrzną strukturą, z obrzędami i liturgią. Warto podkreślić, że Justyn był człowiekiem świeckim, który wykorzystał swoją wiedzę do obrony wiary chrześcijańskiej. W ikonografii święty przedstawiany jest w chwili, gdy wręcza swoją apologię cesarzowi Hadrianowi. Módlmy się. Boże, Ty przez szaleństwo krzyża dałeś świętemu Justynowi, męczennikowi, głębokie poznanie Jezusa Chrystusa. Sprawdza jego wstawiennictwem, abyśmy odrzucili otaczające nas błędy i utwierdzili się w wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Yeah.
Christe, 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 Christ